ekokreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na hol lumpeksowy. No i jest to hol lumpeksowy z wyprzedaży lumpeksowej oraz są trzy rzeczy z nowej dostawy, które kupiłam dzisiaj i postanowiłam to od razu nagrać, bo są to tak super rzeczy, już od razu chciałam się z Wami tym podzielić. Zapraszam. No i kochani, najbardziej takie ekskluzywne i najfajniejsze rzeczy zostawię na sam koniec, aczkolwiek właściwie trudno się zdecydować, bo wszystko tu jest naprawdę mega mnie cieszy, także dla mnie to są wszystko mega perełki. Kochani, niezależnie czy kupuję coś na wyprzedaży, czy kupuję coś na nowym towarze, to zawsze się zastanawiam bardzo nad tym, co kupuję i kupuję tylko dobrej jakości rzeczy, bo wiecie co, nawet za 2 zł nie warto kupować chłamu i nie warto sobie zaśmiecać jakimiś tanimi materiałami i złej jakości, bo no bo po prostu, jeżeli chyba, żebym planowała uszyć sobie z czegoś szmatki albo takie ściereczki do wycierania, no to wtedy patrzę tylko na materiał, żeby się nie za bardzo nie trocił, żeby był naturalny. No i wtedy mogę kupić coś takiego, jeśli mi się bardzo podoba właśnie materiał, czy na ścierki kuchenne, ale generalnie kupuję raczej fajne, jakościowe rzeczy, nawet jeżeli to są rzeczy tylko za złotówkę czy za 2. No i za chwilę zobaczycie. A tymczasem proszę Was jeszcze bardzo o polubienie na filmiku oraz zasubskrybowanie mojego kanału. Jeśli jesteście tu nowi, to zobaczycie, że filmiki, które przygotowuję, są dość pracochłonne, więc Wasze subskrypcje i Wasze zaangażowanie są dla mnie super nagrodą. No i w ogóle bardzo lubię rozmawiać w komentarzach z Wami i wymieniać poglądy na temat ciuchów. No i będę Was tutaj zachęcać do kupowania eko, czyli nie kupowania w sieciówkach albo kupowania tylko naprawdę okazjonalnie w sieciówkach, natomiast robienia zakupów w lumpeksach, w sklepach vintage oraz na stronach, które proponują używane rzeczy z odzysku. No i mam nadzieję, że Was przekonam, że warto i że jest to dużo, dużo lepsze niż chodzenie po sieciówkach. I niedługo już zobaczycie też porównanie, specjalny filmik, gdzie pokażę rzeczy z nowych kolekcji i droższych, i tańszych sieciówkowych sklepów, i takich trochę bardziej też nawet ekskluzywnych sklepów, i pokażę Wam odpowiedniki z mojej garderoby, które kupiłam z drugiej ręki. Także czekajcie na ten filmik. Tymczasem przechodzę do holu lumpeksowego. I od razu przepraszam Was za głos, bo mam troszkę i nos zatkany i no, jestem lekko podziębiona, nie czuję się tak super dobrze, ale jednak mam motywację do nagrania tego filmu, więc postanowiłam mimo tych niedyspozycji głosowych go nagrać, także wybaczcie. Kochani, zacznę od najtańszych rzeczy tym razem, bo byłam na takiej mega wyprzedaży i to będą te rzeczy, które Wam teraz pokażę. Kochani, staniczek, taka bluzko staniczek z H&M-u, ale naprawdę bardzo, bardzo fajny. Już Wam mówię skład. Bawił na 63%, poliester, elastan do tego. Ale tutaj podszewka jest bardziej poliestrowa, bo ta zewnętrzna część ma w sobie dużo bawełny, to czuć w dotyku. To jest świetne, to jest taki topik, właśnie wygląda zupełnie jak bawełniany, ale właśnie jest z domieszką i może uda mi się nawet Wam to pokazać. Jeśli nie, to wstawię Wam przebitki zdjęć oddzielne. To jest taki kremowy, taki ekri, złamana biel z takimi maleńkimi paseczkami czarnymi. I jest naprawdę to bardzo fajnie, teraz jest super modne, są te takie topiki staniczkowe. To jest coś takiego właśnie imprezowego na lato. Wręcz nawet można powiedzieć, pokusić, że to mógłby być taki rodzaj kostiumu kąpielowego, jeśli byśmy chcieli sobie skompletować taki super retro kostium kąpielowy. Tutaj ma świetne wiązanie, taką kokardkę na środku. No i naprawdę jest uroczy i pokażę Wam tam przebitkę, bo byłam ostatnio w programie o stylówkach na Celine i zobaczcie właśnie przebitkę, to miałam pod spodem. Nie będę się już osobno pokazywać, bo to jest bardzo letnie, a większość takich bardzo letnich ubrań mam schowanych już, więc już nie robię nowej stylówki, tylko pokażę Wam właśnie tą stylówkę od Celine, która oczywiście nie pokazuje tak super idealnie tego, ale możecie zobaczyć, bo to jest bardzo taki fajny, fajny krój, tu z tyłu jest guma, więc jest to też dobre rozwiązanie, bo nie jest bardzo sztywne, jest pewna doza tolerancji tutaj obwodu w klatce piersiowej, no i jest z tyłu taki zameczek. Taka nowoczesna rzecz, ale troszkę stylizowana na retro. Uważam, że bardzo urocza i kosztowała 2 zł. Także super ekstra fajnie. Na pewno się przyda do wielu stylówek, ewentualnie ją odsprzedam, jeżeli się nie zdecyduję nosić tak krótkiego topu. No i kochani, idąc tym tropem, czyli tropem topem, przepraszam Was do tego suchara, idąc tym tropem, następny top.
To jest taki no-name top. Wydaje mi się, że ktoś to szył. Być może jest to część jakiegoś kostiumu teatralnego i też być może u mnie to skończy jako kostium teatralny. To jest świetny gorset z takim zamkiem z boku. Naprawdę fajnie uszyty. Zobaczcie sobie tutaj. Może też uda mi się to trochę Wam tu przybliżyć do kamery. Tu ma takie wykończenie fajne z tyłu. Ma bardzo ładnie uszyte i bardzo w fajnych kolorach z takiej jedwabnej surówki te rękawki jakby. Coś między ramionczkami a rękawkami, bo to zależnie od tego, jak to, czy to zwęzimy, czy to rozszerzymy, to się robi taki mikro rękawek z tego. Troszkę to jest na mnie za długie, ja sobie to będę musiała wszyć lekko bardziej do środka, bo mam odrobinę właśnie te ramiona za długie są na mnie. No i ma świetne wykończenie, tu i ma fiszbiny wszyte, także to będzie bardzo ładnie formować tutaj właśnie okolice biustu. Zobaczcie, ja to włożyłam tutaj w przymiarce do takiej mojej spódnicy ludowej. Być może właśnie coś takiego, albo mogłaby to być jakaś po prostu spódnica księżniczki, ale wiecie co, taki topik kolorowy można też do fajnych spodni, takich szarawarów włożyć w lecie, na jakąś letnią imprezę, czy na festiwal taki wiecie, muzyczny, na jakiś koncert, bo też byłaby bardzo fajna stylowa i można by z tym zaszaleć. Jest to takiego coś na pewno artystycznego, bardzo wesołego, kolorowego i to, co tutaj jest na wierzchu, to jest na pewno bawełna z domieszką elastanu, bo to czuć w dotyku. Jest to naturalne, ale z jakąś domieszką, bo jest to trochę takie uciągliwe, jest to elastyczne. Ale naprawdę fajnie uszyta rzecz, jakaś przez krawcową, ładnie wyprofilowany biust i właśnie te fiszbiny nas ładnie formują tutaj. One sprawiają, że to nie jest takie oklapłe, tylko świetnie się to układa. Bardzo mi się podobają te kolory. Piszcie, co sądzicie. Mnie się to mega podoba. No i na pewno będzie to użyte przeze mnie, a być może także właśnie w jakimś przedstawieniu teatralnym jako część barwnego kostiumu. No i moi drodzy, aha, no i to była też rzecz taka za 2 złote. W ogóle wszystkie tutaj te pierwsze rzeczy będą po 2 złote. Więc kolejna rzecz, która była nawet tańsza niż 2 złote, to jest ten woreczek lniany. To jest len 100%. Przesuperowy, taki szary woreczek i wiecie co, ja takie woreczki są na wagę złota. Ja na przykład jak gdzieś jadę w podróż, to sobie wkładam w to bieliznę albo skarpetki, restopy, co tam zależnie co potrzebuję. Czasem jak idę do teatru z moimi kostiumami, właśnie biorę ze sobą jakieś cienkie rajstopy czy inne akcesoria, czy paski, to sobie wkładam do takich woreczków i to mam wszystko fajnie posegregowane. I zobaczcie, to jest świetny, taki cieniuśki len, bardzo fajny. I za tą torebeczkę zapłaciłam tylko 50 groszy, więc w ogóle mega tanio. Niby wszystko było po 2 złote, ale takie te najmniejsze gadżety, jakieś tam pojedyncze rzeczy, skarpetki, no to już nawet jeszcze taniej są. To już tak oni tam odsprzedają to tak, albo dodają do jakiejś ceny i, no i można po prostu na tym fajnie wyjść. No i bardzo fajna zdobycz według mnie. Można też wsadzić do tego lawendę i sobie do szafy jako zapach trzymać, także też ekstra. W środku jest kolejna rzecz i zobaczcie, za 2 złote kupiłam świetny kołnierz z króliczka. No wiem, to jest króliczek, no ale z odzysku. Jeżeli to już i tak niestety zostało zabite zwierzątko, no to przynajmniej nie napędzamy popytu i nie kupujemy tego nowego w sklepie, dając firmom do zrozumienia, że jest popyt na coś takiego, tylko kupuję to już z odzysku, to już i tak istnieje, to już jest i tak z drugiego z rynku wtórnego, więc czuję się trochę rozgrzeszona, więc moi drodzy, taki naturalny kołnierz z króliczka, który będzie super na zimę, bo można go przypiąć do płaszcza, bo on ma takie małe hafteczki do guzików, więc mogę sobie po prostu, co mi zjeżdża, bo nie mam na sobie ubrania, do jakiegoś płaszczyka czy kurtki właśnie przyszyć takie mikroguziczki i sobie po prostu taki fajny, miluśki kołnierzyk przyczepić gdzieś. Myślę, że na pewno go wykorzystam. Można to fajnie w stylówkach wykorzystać, albo przyszyć tutaj fajną wstążkę, taką atłasową i wiązać ten kołnierz na jakimś właśnie płaszczu, jako ozdobę. Całkiem fajna zdobycz i powiem Wam, że w niektórych lumpeksach nawet po 40-60 zł są takie kołnierze, więc no kupienie za 2 zł w super stanie tego kołnierza, no to jest dobra zdobycz i naprawdę fajna rzecz, przydatna na zimę. Ja lubię takie mięciutkie rzeczy, nie wiem jak Wy, ale ja uwielbiam po prostu, jak coś jest takie przyjemne i miękkie. Tak przy okazji, to jeszcze Wam powiem, żebyście uważali na takie rzeczy, bo czasem nawet takie droższe kołnierze w lumpeksach mogą być z wysuszonej skóry, to trzeba dobrze patrzeć, trzeba tak lekko pociągnąć sobie za te włoski, bo skórę nie można wysuszyć. Jeżeli takie futra były trzymane w
bardzo suchym środowisku. Nie były, to nie było to wietrzone i to się nigdy jakby nie nawilżało samo, nie było dostępu tam świeżego powietrza, to takie rzeczy bardzo często tracą futro. I ja kiedyś kupiłam sobie futro naprawdę nie tanie z lisa, takie używane, które tak liniało niesamowicie, no po prostu to było praktycznie do wyrzucenia. Czasem jest, są tam takie brakujące miejsca, gdzie nie ma futra i czasem gdzieś z daleka, jak to widać, to jest okej, ale nie da się tego na co dzień nosić, po prostu nie da się. I jest to używane czasami na koncertach kolęd, bo właśnie, tak jak mówię, że z daleka takich mikro ubytków nie widać, ale jednak, no tak jak mówię, jeżeli macie w ogóle takie rzeczy, to nie trzymajcie ich w takim miejscu, w którym pozwoli na przesuszenie tej rzeczy, bo po prostu to niszczy skórę. No ale idę dalej. Kochani, teraz jeszcze jedna rzecz za 2 złote. O, moi drodzy, to co tutaj widzicie, to jest marynarka męska z wełny. Ona jest świetna, taka jakby troszeczkę vintage. Nawet nie troszeczkę, vintage, powiedzmy. To jest taka duża marynara w stylu lat 80. Ma szerokie rękawy, jeszcze nie prałam jej, więc jest taka, wiecie, nie jest zmierzona. Znaczy była zmierzona tak na szybko, bo to jest marynarka dla Wiktora. Ona jest taka trochę ekstrawagancka i zobaczcie, ma tutaj zamszowe wstawki. I to jest właśnie takie super w tej marynarce, że właśnie ma te takie eleganckie zamszowe wstawki i przepiękne takie wielkie złote guziki. Mnie się to bardzo podoba i ona wygląda bardzo ciekawie, naprawdę. To jest taki oversize i wygląda bardzo, bardzo szykownie przez właśnie tutaj ten krój, który jest tutaj taki bardzo oryginalny. I mi się to mega spodobało. Uważam, że warto taką marynarkę uratować i z granatowymi, eleganckimi, wąskimi spodniami. Właśnie taka marynara dla mężczyzny do eleganckiej koszuli będzie naprawdę takim ekstra super ciuchem na jakieś wyjście szczególne. Bardzo mi się spodobała ta marynarka. No i uważam, że 2 złote to jest po prostu mega super cena za to. Zobaczcie, nie pokażę wam tej marynarki na nim, ponieważ no akurat nie miałam możliwości zrobić zdjęć. No i tak, kochani, z tych rzeczy za 2 złote to już wszystko. A nie, przepraszam, jeszcze pasek. Zobaczcie, ten pasek, który mam na sobie, skórzany, śliczny pasek, 100% skóra, z taką złotą klamerką. Ma śliczny kolor, taki bardzo, bardzo mocny, zielony, trawiasty. No naprawdę, bardzo mi się podoba ten kolor. Jestem szczęśliwa z tego paska. No i właśnie, kosztował 2 złote na tej wyprzedaży. Nie wiem, czemu nikt go nie chciał. Może taki kolor mocny, może... Nie wiem. Trudno mi powiedzieć, bo ja bardzo lubię paski i pasek to jest super akcesorium. Mam w różnych kolorach, w różnych szerokościach. Jak widzę w dobrym stanie skórzany pasek, to kupuję, bo potem nagle się okazuje, że tego koloru akurat nie mam i jest problem, a tak to mam, każdy odcień, powiedzmy, jasnozielony, kaki, niebieskie, różne, właśnie niebieskich mi trochę brakuje, więc też szukam. No, ale w każdym razie udało mi się kupić w naprawdę rewelacyjnym stanie ten paseczek i jest przepiękny, 2 złote. No, teraz pokażę wam buty za 20 zł. To były buty i tak już z wyprzedaży 50% i jeszcze dostałam obniżkę na te buty, już wam pokazuję. Te buty mogliście zobaczyć w programie o stylówkach na wielkich projektantów ostatnim i pokażę wam właśnie przebitki z tego programu, bo nie będę jeszcze raz tego mierzyć, bo na pewno zostaną jeszcze te buty przeze mnie wykorzystane w innych stylówkach, w których znów je zobaczycie. Także nie ma sensu tego powielać tyle razy. Jedne buty to są takie zamszowe, hiszpańskie buty. Tutaj właśnie jeszcze widać cenę 50 zł, nie będę wam już pokazywać, no ale uwierzcie na słowo. Kupiłam je właśnie, jak mówię, za 20. Zobaczcie, najmodniejszy krój butów. Teraz te marszczone buty właśnie są modne bardzo. I w dodatku mają właśnie ten kitten heel, czyli teraz też ten bardzo modny obcasik, taki malutki, szpilkowy, niski. No i w dodatku, zobaczcie, przody tych butów są też do czubka, co teraz jest też na topie, bo właśnie te okrągłe czubki, chociaż ja osobiście bardzo lubię takie klasyczne okrągłe czubki, akurat są teraz już mniej modne, no i właśnie królują teraz w modzie te czubate buty i na tych małych obcasikach. No i to jest mega zdobycz, bo są ze skóry, są bardzo przyjemne w środku, wygodne bardzo, cieplutkie, no i w ślicznym kolorze, naprawdę. Także jestem bardzo, bardzo zadowolona z zakupu tych bucików. Mega, naprawdę super są. Już są oczywiście trochę wyczyszczone, ale jeszcze będę je troszkę tak dopieszczać takim preparatem do zamszu, bo one są takie trochę przykurzone jakby.
ale i tak, jak widzicie, są w idealnym stanie i te obcasiki, jak na zamszowe, też są nienaruszone i oczywiście no to nie będą buty na pluchę czy na jakiś mokry śnieg, ale do innych wypadków pogodowych jak najbardziej się sprawdzą. Kolejne buty też zobaczycie właśnie w przebitkach z projektantów. Przepiękne buty. Kochani, to jest firma w ogóle Vicmati. Włoskie buty, bardzo droga firma. Zobaczcie, tam pokażę Wam buty, które mi się udało znaleźć w internecie z tej marki. Naprawdę wysokie ceny, to już kilka tysięcy złotych nieraz. No i przepiękna skóra, naprawdę. No, tu Wam pokażę zdjęcia, bo tego się nie da zobaczyć, podejrzewam, tak do kamery. Prześliczne buty, naprawdę. To jest taka bardzo miękka, aksamitna, błyszcząca skóra, lekko nierówna jakby taka. I ona, ta skóra mi się skojarzyła z moją torbą od Ferragamo i dosłownie to jest taka skóra właśnie, taka błyszcząca, mięciusieńka, taka aksamitna jakby w dotyku. No i z wyglądu też jest bardzo podobna i one też, zauważcie, są takie marszczone. Dodatkowo mają tutaj takie jakby nity, nie wiem jak to nazwać, takie ozdoby w kolorze stalowym i świetną wysokość obcasa takiego klockowego, bo to już jest podwyższony but, więc wygląda się w tym zgrabnie, ale to nie jest obcas jeszcze taki, który by sprawiał, że się nam zmęczy noga w tych butach. To jest idealna wysokość na zimę obcas. No i tak, kochani, widzieliście właśnie te kozaki w tych fajnych stylówkach, no i to są tak wysokiej właśnie jakości buty, że można je użyć w takich jakościowych stylówkach, bo po prostu one sprostają temu wyzwaniu. I naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona z ich wyglądu i z ich jakości. I są jak nówki, także tadam, mega, za 20 zł. Kochani, a teraz pokażę Wam dzisiejsze zdobycze i naprawdę to są takie topowe rzeczy, że naprawdę jestem bardzo zadowolona z nich. No i pierwsza z tych rzeczy to jest sukienka z rami. Jak już kiedyś Wam mówiłam, to ramia to jest coś w rodzaju lnu, bawełny, robiona z pokrzyw rosnących w Azji. Bardzo drogi materiał, jest to materiał o podobnych parametrach i właściwościach do lnu, ale jest nawet droższy, jest jeszcze delikatniejszy niż len. Jakby splot tego materiału jest taki bardziej subtelny, ale właśnie tak jak mówię, ma podobne parametry, więc jest bardzo, tak bardzo chłonny, wręcz chłodzący, można powiedzieć. No i jest przemiły w dotyku, bardzo oddychający i ekstra w ogóle. Jestem zadowolona. Firma Baldino, więc pewnie to jest coś włoskiego. Rozmiar 36. I ta sukienka na pierwszy rzut oka wydawała mi się wielka, ale stwierdziłam, że ją przymierzę, bo i tak będzie przeze mnie noszona z paskiem. Ja tego typu sukienek takich luźnych nie bardzo lubię. A ona jest zwężana w pasie, mimo że niby jest taka szeroka, ale ona jest tutaj szyta takimi klinami, że to powinno tutaj raczej być dosyć dopasowane. Ja mam wąską talię, więc na mnie takie rzeczy i tak zwykle są za szerokie. Ma z tyłu zamek i ona ma świetny krój. Zobaczcie, jest bardzo szeroka na dole i ma jakby takie dwie warstwy, to tutaj widać. Tu normalnie ma podszewkę z wiskozy i takie dwie warstwy tego kolorowego, barwnego materiału. No i włożyłam do tej sukienki ten sam pasek. Włożyłam moje takie żółte baleriny i kolorową torebkę. Specjalnie nawiązałam jakby tymi dodatkami do wszystkich kolorów tej sukienki, żeby to właśnie się już stworzył taki kolorowy kwiat jakby z tego. Bardzo mi się to podoba i no ja uwielbiam kolory, to wiecie, że zawsze Wam pokazywałam dużo rzeczy kolorowych, no i ta sukienka jest przepiękna kolorystycznie, ale przede wszystkim podoba mi się jej krój. Nawet jakby ona była biała, to by mi się podobała, bo zobaczcie, po spięciu jej tym pasem ona jest bardzo wdzięczna przez ten właśnie ciekawy krój, że jest szeroka i krótsza z przodu, się świetnie układa i ma coś takiego naprawdę mega fajnego w sobie, że, co mi się bardzo podoba. Po prostu zachwyciła mnie ta sukienka i kolory właśnie, i materiał, jakość tej sukienki to jest przede wszystkim to, co warto podkreślić tutaj, bo to jest nie tylko ładne, oryginalne, fajnie się układa, ale właśnie też jest jakościowe, bardzo jakościowe. Także to jest mega zdobycz numer jeden. No i ostatnia dzisiaj rzecz, dwie rzeczy, to jest ten kostium, który mam na sobie, kochani. No i to jest taka moja mega perełka. To jest spodnium z H&M-u, spodnie i marynara, którą zaraz zobaczycie. Jej spodnie są w modnym kroju, takim rozszerzanym tutaj. W ogóle są bardzo szerokie te spodnie. Możecie zobaczyć. Bardzo wysoki stan mają. Nawet trochę za wysoki, powiedziałam, bo ja nie mam aż takiego długiego tułowia i trochę mi tak jakby trochę... Lekko mi to zwisa. Być może
dopasuję sobie to odrobinę u krawcowej, bo mam wrażenie, że one są w kroku trochę za długie na mnie, ale to jest mniejsza z tym. W każdym razie mega materiał, bo to, kochani, jest, już mówię, wiskoza bodajże z lnem, już Wam mówię. Tak, 67% wiskozy, 33% lnu w materiale wierzchnim. No i piękne, naprawdę piękny materiał. Zobaczcie te kolory, po prostu ja się tak zakochałam w tych kolorach. Pani, która tam w tym sklepie, bo to było w Dobczycach na rynku, na nowej dostawie. Ja tam zawsze na nową dostawę staram się jechać, bo mają świetne rzeczy. Także zachęcam Was, jedźcie, zobaczcie. No i pani pokazała mi ten właśnie kostium, ten spodnium, bo wie, że lubię takie oryginalne rzeczy. No i akurat on ma tak wąski pas, bo tu ma jest chyba tylko 65 cm w tym pasie, naprawdę bardzo wąski pas, bo to jest rozmiar 34 w ogóle. No i na mnie jest dobry ten pas, ale na wiele osób były za małe, dlatego no czekał na mnie, dzięki Bogu. Przepiękny materiał, bardzo też ma taki lekki połysk, może uda mi się takie zbliżenia porobić zdjęciowe, to też zobaczycie z bliska, jak ten materiał wygląda, bo w dotyku niestety Wam tego nie dam rady pokazać. No ale w każdym razie, fajny, taki wygodny bardzo krój, no i świetnie ten pasek mi do tego idealnie się dobrał, które akurat też kupiłam kilka dni temu. No naprawdę, jestem bardzo zadowolona, bo i krój jest świetny, i te kolory są przecudowne, ten wzór jest też piękny, no w ogóle wszystko mi się podoba w tym. A teraz zobaczycie marynarę. Marynara jest też 34 i co ciekawe, ona jest taka bardzo oversize'owa. To jest taki mega oversize, naprawdę, bo jak na 34 to wygląda na bardzo duże, ale że nie kłamie, to zobaczcie sobie tu. Rozmiar 34 i to jest takie, te kolekcje czasem H&M z takich mega materiałów, no oczywiście wtedy też te ceny za te rzeczy są drogie, wysokie. Fajne, taki duży, oversize'owy żakiet, marynara, ona jest też dobra na mojego Wiktora, co ciekawe, i pewnie będę musiała mu kiedyś pożyczyć na jakieś wydarzenie artystyczne, bo też zachwycił go ten materiał, no i nie dziwię się, bo jest przecudowny. No i zobaczcie, jak wyglądam w wersji same spodnie, no i też są marynarą. No i też tutaj sobie dobrałam do tego tą samą torebkę, co do tej sukienki, albo dla odmiany później też zrobiłam przebitkę z torebeczką, tą Aignera niebieską, bo ona mi tu pasuje do tych butów, które też krojem swoim nawiązują do tych kwiatów i mają kolor i taki jasno-błękitny z dodatkowymi kolorami, które też występują tu. I mają też taki właśnie kwiat z przodu. Fajne, mi się to podoba, chociaż akurat do tej marynarki, do tego kompletu mogłabym spokojnie też sobie włożyć po prostu sneakery i też by fajnie wyglądały. No i mam identycznym prawie kolorze to body z Intimissimi moje, ale można też, myślę, że też będę nosić do tego w ogóle body, bo body się najlepiej sprawdza pod takie szerokie rzeczy, nie rusza się to, nie wyłazi to. A mam też body w takim, takim śliwkowo-bordowym kolorze, mam też granatowe, czarne, więc na pewno któreś z tych body cieplejszych już teraz na jesień będę nosić. Tymczasem teraz jest bardzo ciepło, więc ubrałam się dla Was właśnie tak. No i piszcie koniecznie, co myślicie o tych moich zakupach. Ja jestem zachwycona. No i takie rzeczy tylko w lumpeksach, bo na pewno już tego nie ma w sklepie stacjonarnym ani w internetowym, ale w lumpeksie możecie jeszcze takie rzeczy znaleźć. Także zachęcam Was, chodźcie do lumpeksów. A no i kochani, krótka dogrywka, ten komplet, zapomniałam powiedzieć, kosztował mnie 60 zł razem, czyli spodnie 30, góra 30, już dostałam oczywiście jakąś tam zniżkę. Ale i tak jest to super cena, naprawdę ekstra cena. No i sukienka z Rami kosztowała 2 dyszki na nowej dostawie oczywiście, więc też bardzo fajna cena i no jestem bardzo zadowolona. Zobaczcie jeszcze tutaj taką troszkę sportową wersję, idę sobie na spacer, bo już mi się nie chce przebierać. Inne body już z rękawem 3/4, takie bardziej na tą porę roku. Bardziej stonowana kolorystyka i moje te sneakery takie skórzane z Echo w kolorze też bardziej tych spodni, tego tła. No ja teraz planuję dużo programów, więc jeszcze raz przypominam Wam, wciśnijcie sobie przycisk powiadomień, żeby dostawać
wiadomości o kolejnych filmach, bo już będą filmy o nowych projektantach, o nowych kolekcjach projektantów oraz kolejne wizyty w lumpeksach, w vintage shopach. Będzie filmik z moją mamą też niedługo, w ciągu miesiąca na pewno. I już następny filmik to stylizacje z ciekawymi rajstopami na jesień, zimę 2021-2022. Także zapraszam Was i już teraz bardzo Was pozdrawiam. Do zobaczenia, cześć. Pozdrawiam.